Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki. Kochani, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, jeżeli oglądają mnie regularnie, na tym kanale opowiadam nie tylko o książkach, ale o różnych rzeczach, które mnie zainteresowały z zakresu i filmu, i wydarzeń kulturalnych, i jakichś bieżących wydarzeń. To, o czym mam ochotę się z Wami podzielić. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dwóch odcinkach podcastu dotyczącego kryminalnych zbrodni seryjnych morderców. I jeżeli macie ochotę zobaczyć i posłuchać, co mam Wam do opowiedzenia, do polecenia, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Korzystając, że jesteśmy jeszcze na początku filmu, to chciałabym Wam przypomnieć, że posiadam też jeszcze drugi kanał o nazwie Real Princess. Zajrzyjcie tam, nie zawiedzicie się, zasubskrybujcie obydwa kanały, a teraz łapka w górę i zaczynamy. Chciałabym Wam dzisiaj polecić podcast, który bardzo mnie poruszył, jest bardzo interesujący i wielu z jego odcinków porusza tematykę z zakresu true crime, ale nie tylko. A nazwa tego podcastu to Polska na faktach. Także oprócz opowieści bardzo dokładnych i z bardzo dokładnymi źródłami udostępnionymi, dzięki którym można sobie pogłębić wiedzę na dany temat, to oprócz tematyki true crime również są tam odcinki poświęcone na przykład państwu Żabińskim, którzy byli właścicielami czy dyrektorami warszawskiego ZOO w czasie II wojny światowej. O nich był nakręcony film, taki fabularyzowany. Tutaj Wam wstawię, bo aktualnie teraz nie pamiętam, ponieważ to był zagraniczny tytuł, a polski on się różnił i troszeczkę się zakręciłam. W każdym razie o państwu Żabińskich, były to postacie historyczne w boksach ze zwierzętami, tymi w zoo dzikimi, ukrywali osoby narodowości żydowskiej przed Niemcami, przed śmiercią. Ciekawy odcinek jest poświęcony również Wandzie Rutkowskiej, znanej i utalentowanej kobiecie, która swoje życie poświęciła górom. Także jest tam naprawdę dużo ciekawych odcinków, ale w moim filmie chciałabym szczególną Waszą uwagę zwrócić odcinkowi 22 oraz 18. Odcinek 22 jest zatytułowany Do czego się chcesz przyznać, Danie? Opowiada on historię tajemniczego znaleziska w lesie. Otóż znaleziono zwłoki dziecka, wózek i pobitą skrajnie, bardzo i brutalnie do nieprzytomności młodą 20-letnią dziewczynę. Policjanci podejmują się oczywiście rozwikłania tej zagadki i po długich, naprawdę długich poszukiwaniach w końcu trafiają na trop Daniela, ówczas 19-latka. I żeby Wam tutaj nie zepsuć rozwikływania tej zagadki, no to, że ten Daniel, to może już Wam zdradziłam, ale słuchając tego podcastu, który jest naprawdę ciekawie i tak fajnie poprowadzona jest ta opowieść, możecie poznać bliżej historię Daniela, jego życie, również historię jego ofiar, ponieważ okazał się seryjnym mordercą i na swoim koncie ma więcej niż zabójstwo tego dziecka, a to dziecko było 13-miesięczne, także tragedia straszna. Oprócz tego, że szczęście, że ta matka przeżyła, 20-letnia młoda dziewczyna, wielka tragedia, że jej synek został zamordowany na jej oczach. Trudno powiedzieć, że szczęście, no ale pewnej ulgi całej sytuacji daje to, że morderca został odnaleziony i skazany na dożywocie.
z możliwością wcześniejszego ubiegania się o wcześniejszą możliwość wyjścia. No ale dobra. Ale to, co było dla mnie bardzo, bardzo poruszające, to to, że ta dziewczyna, ta młoda dziewczyna, która no, udało jej się ocalić życie i chyba ocaliło ją to, że straciła przytomność, morderca myślał, że po prostu ją zabił. Cały czas boryka się z urazami powstałymi na skutek tego napadu, z bólami, z zaburzeniami równowagi. I wyobraźcie sobie, że ona nie ma żadnego finansowego wsparcia. Wyobraźcie sobie, że ona nie dostaje żadnej renty, pomimo swojej niepełnosprawności i niezdolności do pracy, nie dostaje żadnej renty z ZUS-u. To było dla mnie takie niesamowicie poruszające, takie piekło w piekle. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ustawodawca tak jakby nie przewidział miejsca i potrzeby pomocy takim osobom, młodym osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, a w danym momencie się nie uczyły, bo gdyby ona studiowała, to otrzymałaby rentę socjalną, ale ponieważ nie, wtedy w czasie, kiedy doznała tego uszczerbku na zdrowiu, który pozbawił ją zdolności do pracy częściowej, a nie miała przepracowanych 5 lat, bo no, była zbyt młodą osobą, to takim osobom nie można przyznać renty. Nie ma na to aktu prawnego. Także to jest po prostu piekło w piekle i to mnie bardzo poruszyło. I tak jak Wam poprzednim odcinku opowiadałam, że no dobra, od jakiegoś czasu rozkwita tak jakby moda na podcasty True Crime. Ludzie się w jakiś sposób zaczęli tak interesować prawdziwymi opowieściami o prawdziwych zbrodniach, tylko właśnie co z tego, co dalej? No nie jest zbyt fajnie traktować ludzką zbrodnię jako rodzaj atrakcji, chociaż niewątpliwie jest to jakaś forma rozrywki. Słuchanie dobrze przygotowanego podcastu, kiedy ta historia się rozwija, ale uważam, że należy wyciągać zawsze z takich historii coś dobrego, coś mądrego. I tutaj chciałam, pomimo tego, że nawiązałam do seryjnego mordercy, do podcastu True Crime, to jednak wyciągnęłam inną informację. To chciałabym, abyście mieli świadomość i to zapamiętali o tym, że ustawodawca, który opracowywał ustawę rentową, ZUS-ową, stworzył taką lukę, takie piekło w piekle, że młode osoby, które nie miały szansy, nie zdążyły wypracować przynajmniej tego pięcioletniego stażu pracy, zostają na lodzie. Nie mogą pracować, ale bo nie są w stanie, borykają się z uszczerbkiem na zdrowiu, z problemami i nie mają prawa do renty. Uważam, że to jest karygodne, ale mało o tym się wie i powiem Wam szczerze, że sama do końca nie wiedziałam, jak to działa w praktyce, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałam z moją koleżanką, która ma 10-letni staż pracy, natomiast jest starsza, jest po 40. Jej uszczerbek na zdrowiu nastąpił po około 10 latach pracy i zwróciła się do ZUS-u o rentę i tam ze względu na to, że akurat ma taką chorobę tak samo jak ja, rzadką, zespół Ehlers-Danlos, która jest no nieznana, ZUS odrzucił jej wniosek o rentę i już skracając, ta sprawa poszła do sądu apelacyjnego i utknęła. I ona ze względu na COVID, ona tam naprawdę długo utknęła, no bo to tam powoływani byli biegli i tak dalej. I zaczyna się w tym już niedługo, minie jej ten okres, w którym będzie jej przysługiwało prawo do tej renty. Także to jest straszne, bo jeżeli na przykład jej stan zdrowia się sukcesywnie pogarsza, no to ja powiedziałam jej, dobra, to nawet jak przegrasz tę sprawę w apelacyjnym, no bo wiadomo, różnie bywa,
to rzuć papiery do ZUS-u i teraz to na pewno dostaniesz, no bo to jest bezdyskusyjne dla mnie, a co innego dla orzeczników ZUS-u. Ona mówi, no tak, tylko że wtedy była moja inna sytuacja związana ze stażem pracy, a teraz już upłynęło ileś czasu, jest moja inna sytuacja, bo mój wiek, no, jestem starsza niż wtedy. No i to był ten pierwszy moment, kiedy uświadomiłam sobie, jaki to jest problem z tymi stażami pracy i z tymi problemami rentowymi. No i powiem Wam, że jak słuchałam tego podcastu Do czego chcesz się przyznać, Daniel, i usłyszałam, w jakiej sytuacji jest ta młoda dziewczyna, która straciła dziecko, straciła zdrowie i musi być na utrzymaniu rodziców, no to jest po prostu skandal. Także, nie wiem, może chociaż mając tą informację, uwypuklając ją, uda mi się ją przekazać, czy uświadomić większą ilość osób, że może kiedy będziemy mieli szansę głosować albo zareagować w jakimś kontekście ustawodawczym, gdzieś ktoś z Was będzie decyzyjne, to proszę miejcie na uwadze właśnie takie osoby, bo to jest po prostu, tak jak mówię, piekło w piekle. Chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na odcinek 18 właśnie tego podcastu Polska na faktach i on jest o Skorpionie. To był taki człowiek, oczywiście jak Tuchlin, no nieważne, też seryjny morderca, który działał na przestrzeni kilkunastu lat, czyli zobaczcie, jak on był poszukiwany i trudny do złapania, skoro przez kilkanaście lat zabijał. I dlaczego Skorpion? Dlatego, że był taki z zaskoczenia, w ciszy, w mroku. Te kobiety się kompletnie nie spodziewały, bo głównie to były morderstwa i napaści na tle seksualnym. I na początku swojej kariery był mniej ostrożny, ale z czasem specjalizował się. Na początku zaczął od publicznego obnażania się, ale z czasem to mu nie wystarczało i stwierdził, że po pierwsze lepiej i bezpieczniej dla niego będzie, kiedy napaści będzie dokonywał w mroku, nad ranem, we mgle, podczas deszczowej pogody. Wtedy te kobiety będą bardziej też bezbronne. Napadał na kobiety jadące na przykład rowerem do pracy, idące z pracy, które dokładały różnych starań, aby być bezpieczne, no ale czasami sytuacja wymagała od nich pójścia właśnie rano do pracy. Słuchajcie, nie będę się znów rozgadywać, bo ta historia jest bardzo ciekawa, bardzo długi jest ten podcast, także jak będziecie mieć dłuższą chwilę, to przy okazji, przy sprzątaniu, ja na przykład przy robieniu makijażu, bardzo Wam polecam posłuchanie, bo to jest ciekawa historia, ale co jest takie dla mnie, no bo wiecie, no dobra, trochę tych morderców jest, czemu akurat to chcę Wam polecić, ponieważ tu jest taka dosyć fajna analiza, czy przykład człowieka, który też jest opowiedziane o jego dzieciństwie. On był bodajże 8 dzieckiem z 11, czyli rzeczywiście jego ile ci rodzice mogli poświęcić mu czasu. Okazuje się, że nie tylko, że niewiele, to jeszcze ta uwaga była pełna brutalności. Zarówno matka go biła, jak i ojciec go bił. Przyczyną było to, że ten chłopczyk się moczył, bo on był jednym z młodszych. Moczył się do około 14-15 roku życia. Rodzice uważali, że robi to po złośliwości. Cała wieś wiedziała, czyli nikt tego nie krył, wszyscy się z niego wyśmiewali, łącznie z rodzicami, nawet nie mówili do niego po imieniu, tak jak zeznawał później, tylko właśnie jakimiś tam epitetami związanymi z tym moczeniem się, ze śmierdzeniem w związku z tym, i cała wioska też
wiedziała o jego przypadłości. Po skończonej jakiejś tam szkole podstawowej pojechał do kolejnej z internatem, ale tam również moczył się i z tego względu stracił internat. Wyobrażacie sobie, stracił internat i przez to musiał wrócić do tego patologicznego domu, nie mógł kontynuować nauki, bo nie mógł tam dojechać za daleko, no i przez to był nisko wykształcony, co nie zmienia faktu, że był inteligentny, jeszcze miał takie umiejętności złotej rączki, był takim elektrykiem, no w każdym razie zobaczcie, jeżeli interesujecie się pedagogiką, może psychologią rozwojową dziecka, pewnie co nieco wiecie na temat długiej tradycji przemocy i klapsów w wychowaniu dzieci, czyli jakby wiele, zresztą wiele rodzin to nadal stosuje, to jest absolutnie powszechne. I teraz tak, no z powodu moczenia się. Niektórzy będą wiedzieli, że problem nakręca problem. Jeżeli dziecko się moczy, to jest sygnał, że jest emocjonalnie bardzo wrażliwe. Jest to symptom, że w rodzinie dzieje się źle, że jego poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone i że no tutaj potrzebna jest taka terapia rodziny, psychologiczna, wsparcie. Natomiast jak inna rodzina, bardziej prymitywna, będzie lała to dziecko i ten problem się jeszcze będzie nakręcał. Także właśnie tak było w przypadku rzeczonego mordercy, czyli w sumie dziecka, które później się stało mordercą. Wspominał również, że chciał podejmować jakieś relacje damsko-męskie, a to gdzieś na zabawie potańczyć, no to nie, bo już dziewczyny wstydziły się jego, no bo nie będzie z takim szczylem tańczyła, takim szczochem, to po prostu wstyd. Więc zawsze był na takiej straconej pozycji. To mogło być powodem tego, że miał takie wybujałe potrzeby seksualne, tak dosyć duże te potrzeby, a jednocześnie je starał się jakoś tłumić, jakoś dziwnie, no, dziwnie rozładowywać, no bo jeżeli to polegało na tym, żeby się obnażał, czyli chciał wywrzeć jakieś wrażenie i bardzo mu to pasowało, że kiedy się obnażał, no to kobiety robiły, bały się i jemu się to podobało. I jedna ze studentek, kiedy kolejny raz się obnażył, to uśmiechnęła się, wyśmiała go i chłopie, z czym do ludzi? I to go bardzo rozsierdziło. I potem właśnie zaczął atakować kobiety, już tak atakować, nie tylko się obnażać. Być może poczuł się urażony, być może to go tak bardzo zraniło. To jest naprawdę ciekawa okazja do jakiejś takiej głębszej analiz. Żałuję, że nie jestem psychologiem, bo bym pewnie miała więcej narzędzi, żeby to sobie zanalizować. Natomiast jeżeli Wy macie ku temu narzędzie, jeżeli Wy jesteście psychologami, to chciałam Wam po prostu zasygnalizować, że jest to naprawdę bardzo ciekawa sylwetka. Dużo jest materiałów na jego temat i też takich książek dokumentalnych, dokumentujących, więc można poczytać nie opowieści o opowieści, tylko dotrzeć do takich źródeł i dokumentów, aby sobie wyrobić opinię taką bardziej miarodajną. Najpóźniej atakował te kobiety młotkiem owiniętym w bandaż, czyli te kobiety czasami miały szansę dzięki temu przeżyć, no bo ten bandaż. Czasami bywało, że się płoszył, czyli nie doszło do takiego, do tego, co lubił najbardziej robić, czyli do gwałtu. I ten bandaż to był dlatego, żeby młotek, który nosił pod koszulą, żeby go nie ziębił. Ale co jest jeszcze ciekawe, ten człowiek, on poznał
panią, tramwajarkę w którymś momencie i ja myślałam, że historia się tak rozwinie, że bo on najpierw jechał tą trasą, którą ona prowadziła ten tramwaj i na koniec trasy, na pętli, on podszedł do niej i zapytał się, czy pójdzie z nim na kawę. I byłam przekonana, że konsekwencja to będzie taka, że wyjdą, a później on ją łupnie tym młotkiem. Ale okazało się, że nie, że kobieta się zgodziła na następny dzień, poszła z nim na kawę, a za miesiąc już bracie, on jak atakował jakieś kobiety, to przy okazji je okradał. I jak tam miał zegarek ściągnął, a czy obrączkę ściągnął, to to dał za nią z tej żonie, co też jest znamienne, że seryjni mordercy lubią takie trofea dać swojej żonie, swojej matce, dlatego że dla nich ma to wartość sentymentalną, a jak mają taką osobę, dla której są oddani, to no mają taką swoją ulubioną, to potrafią, to mi się tak skojarzyło, jak kot upoluje jakiegoś ptaszka, to zanosi właścicielowi, to oni dają te trofea tym swoim matkom albo żonom. No i właśnie jak po miesiącu od poznania się zawierali związek małżeński, no to on jej wkładał obrączkę ściągniętą z palca ofiary, którą zabił. Także jego żona, jak już został złapany, to rozwiodła się z nim, zmieniła nazwisko jego oraz dziecku, które z nim miała. On był z kolei, on był dobrym mężem. On był jako poprzez sąsiadów również postrzegany jako dobry człowiek, jako uczynny, jako pracowity. Miał bardzo dobre rekomendacje. Był absolutnie zakochany w swoim synku. Także zobaczcie, jaki dualizm. Ta potrzeba, jak on to mówił, polowania, a jednocześnie potrzeba posiadania domu, normalności, bycia dobrym, miłym, łagodnym, uczynnym, pracowitym. Także, no cóż, no ale jednocześnie też i kłamał w tym domu, no bo przywiózł jakieś skradzione prosiaki do domu, no to powiedział żonie, że niby dostał w ramach zarobku, że zamiast pieniędzy dostał te prosiaki, czyli nie był prawdomównym. Słuchajcie, ciekawa jest to bardzo ciekawa historia o tym skorpionie, bardzo Wam polecam. I jeszcze Wam podlinkuję, wracając do tego wcześniejszego przypadku, o tym Danielu, podlinkuję Wam na player.pl dwa odcinki poświęcone, dokumentalne, poświęcone temu śledztwu, jak zbierali informacje, jest pokazana, no wiadomo, z zakrytą, z zamazaną twarzą, ale jest pokazana właśnie ta dziewczyna, ta matka, która straciła to dziecko. Jest pokazany ten Daniel, jak on naprawdę zaczyna płakać, jemu jest przykro, tak ujmująco i można byłoby mieć wrażenie, że to nawet szczere jest, a później się jednak okazało, że zupełnie nie. Jego ta skrucha i jego ten żal, ten smutek. Także bardzo Wam polecam też obejrzeć właśnie ten dokument, bo jest bardzo ciekawy. Co chciałam Wam pokazać, to Wam tutaj wstawię zdjęcie. A propos tego skorpiona, jedna z ofiar, słuchajcie, ona musiała go być na okazaniu i go wskazać. I to było tam lata jakieś tam 70. I słuchajcie, to się kiedyś inaczej działo niż teraz. Powiem Wam, że ja kiedyś uczestniczyłam w okazaniu, jako jedna z tam z osób, ktoś tam był podejrzany, no a wśród tych osób musiały stać jakieś inne dziewczyny, więc my jako stażystki w tak zwanym domu zła, no byłyśmy po prostu wynajmowane za kasę, żeby też stanąć i no i osoba za weneckim lustrem tam poszkodowana wskazywała, czy też świadek, czy poszkodowana. Natomiast dawniej
Nie było to tak. Ofiara stawała nie za lustrem weneckim, tylko tak twarzą w twarz i musiała kolejny raz przeżyć tą traumę spotkania z tym zbirem, który jest podejrzany, czyli jeszcze nadal się może wywinąć, czyli jaki to jest strach, bo przecież, no wiecie, różnie bywa, może być tak, że ktoś mi może dać alibi, coś może się takiego wydarzyć, że póki nie jest prawomocnym wyrokiem skazany, to on jest tylko i wyłącznie podejrzany. I nawet jeżeli ofiara go wskazuje, to dalej to nie jest skazany. Więc jeżeli by się wywinął, albo ktoś z jego rodziny, znajomych, nie wiem, albo mafia, no to przecież ktoś się może mścić. Więc istnieje ogromna obawa w tej ofierze, a poza tym to przywoływanie w pamięci tej traumy, także to no, po prostu, no, jak ja zobaczyłam to zdjęcie, bo zaczęłam sobie googlować, że to tak kiedyś wyglądało, no po prostu byłam w szoku. Ciekawe też było to, że jak go badano, bo badano go, czy on normalny jest. Więc ja nie wiem, czy to jest prawda, znaczy, czy to ma odzwierciedlenie w współczesnych badaniach, wynikach badań naukowych, czy, bo pobierano mu wycinki z dłoni, one się tutaj nazywają, teraz mi wypadło z głowy, i one rzekomo, ja nie wiem, czy to współczesna wiedza medyczna, czy to nadal potwierdza, rzekomo na wtedy miały te wycinki z dłoni, ponoć powstają z tego samego płatka komórki macierzystej, czy coś takiego, co mózg. Więc jeżeli tu jest anomalia, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć teraz, jak to się nazywa, no ale dobra, i to jest tutaj, napisałam Wam. Jeżeli są anomalia w strukturze wycinka z dłoni, to można domniemywać, czy jest wskazanie, że może być anomalia w budowie mózgu, czego nie stwierdzono właśnie u tego skorpiona, bo teraz przeskoczyłam, no to zresztą wiecie, że przeskoczyłam tylko skorpiona z tym wskazaniem, to było skorpion, nie ten Daniel. Ponadto jeszcze badano poprzez odmę mózgu. Wprowadzano tam odmę mózgu, tam płatów, no nieważne. W każdym razie robiono odmę po to, żeby i wtłaczano pod tamte płaty powietrze, tlen albo coś tam, to znaczy te trzy gazy. Powietrze, czyli jakby mieszankę gazów, tlen albo, nie jestem pewna, czy nie azot, ale nie pamiętam. I to jest bardzo bolesne badanie i ono miało sprawić, że obraz, obrazowanie, neuroobrazowanie będzie bardziej przejrzyste. Teraz prawdopodobnie wykonuje się w zamian, bo to już się nie wykonuje tego badania, w zamian tego wykonuje się rezonans magnetyczny, czy tomografię komputerową głowy można. Także innego typu badania. Ciekawe, ponieważ ten skorpion został ostatecznie skazany na śmierć, stracony. Ciekawe, no dzisiaj by na pewno tak nie było, ponieważ nie funkcjonuje kara śmierci, ale ciekawa jestem bardzo, jakby przy współczesnej wiedzy medycznej, jakby go zbadać, to co by wyniknęło, bo to jest po prostu bardzo dla mnie ciekawe. Niewątpliwie są obszary mózgu, które odpowiadają za poczucie empatii. Jest ta kora nowa, o której opowiadałam Wam przy okazji książek, które kupiłam dla dzieci, która się rozwija do 25 roku życia, także jest dużo takich nowinek i dużo nowej wiedzy dotyczącej mózgu i ciekawa jestem, jakby to zostało dzisiaj zaopiniowane przez ekspertów. W każdym razie, jak tak słuchałam na temat prymitywizmu tych badań, które wykonywano kiedyś, no to po prostu byłam też tak zszokowana, że przecież to jest niemiarodajne w ogóle. Aha, poszukiwałam tych informacji na temat tego, czy dzisiaj faktycznie się robi wycinki z dłoni i nie znalazłam tego współcześnie pod tym hasłem, nie znalazłam tego. Także jeżeli macie więcej informacji, więcej wiedzy z tego zakresu,
to dajcie znać. No szkoda, że tych podcastów nie było wtedy, jak miałam okazję bezpośrednio być w domu zła i mieć okazję bezpośrednio porozmawiać z technikami kryminalistycznymi. Także może kiedyś jeszcze będę miała okazję, to na pewno zapytam. Ale na razie nie mam. Więc to chyba tyle. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Podzielcie się wrażeniami, opiniami, bo jestem naprawdę ciekawa byłabym, co mi napiszecie w temacie. Napiszcie w komentarzach. A tymczasem, cóż, będę kończyć. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że korzystacie z ładnej pogody za oknem. I będę się żegnać. Aha, zasubskrybujcie ten kanał i dajcie kciuka w górę. Pa, pa!